Siema, tutaj jest i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Painkiller HD. No i cóż, wracam sobie do was. Znowu po długiej przerwie. No i postanowiłem, że troszeczkę sobie zmienię sposób, w jaki nagrywam, ale o tym za chwilę. Na razie wybierzmy sobie kolejne poziomy, kolejne DLC. No i będzie to DLC numer 4, DLC numer 3 o nazwie Full Metal Rocket sobie ominiemy, ponieważ to jest multiplayerowe DLC, które tam dodaje jeszcze nowy tryb, survival, ale tym się nie będziemy głowić. Jakoś nie mam ochoty tego nagrywać, nie jest to jakoś super ciekawe dla mnie. Tak, DLC 3 sobie omijamy i zaczynamy sobie DLC 4, Heavens Above. A więc dobra, czarny tarot. Tutaj chyba muszę sobie zobaczyć, co tu było, bo już nie pamiętam. A okej, okay, tutaj. Aha, czyli chyba okej. Okay. No to lecimy. DLC numer 4, Heavens Above. Poziom pierwszy, Graveyard. Cmentarz na poziomie oczywiście. Koszmar, jedziemy. No i dobra. Teraz tak. Okej, okay, jak widzicie, widok jest trochę inny, troszeczkę, niż normalna kampania, niż normalna gierka. O, właśnie. 686 przeciwników, bardzo dużo. 5 sekretów do znalezienia. Tu jest mnóstwo przeciwników ponoć w tej kampanii. Nie jestem do końca pewien, ponieważ sami nigdy nie ukończyłem. Chyba po drugim poziomie mi się już nie chciało. Nie przypada mi do gustu, no ale zaczynajmy. Tutaj mamy pierwszy sekret. Musimy wysadzić tą beczkę, która tego działa, żeby to działo sobie wystrzeliło w jakiś tam dzwon. No i dostajemy taki oto śmieszny stateczek, statek widmo. O, nawet achievement dostałem, a w sumie nigdy tego nie odkrywałem. No fajny sekret, nie powiem. Większość budżetu na sekrety chyba tutaj poszła. No ale właśnie, a propos mojej małej zmiany formatu na YouTubie. Jak widzicie, ten film 1 października, to znaczy, że mi się udało, a jak widzieliście, kalendarz specjalny, który zrobiłem na moich postach w karcie społeczności przed 1 października, to zdecydowanie plan mi się udał. Mianowicie teraz będę nagrywał trochę na zapas. Kilka tygodni, 2-3 tygodnie będę sobie nagrywał materiał na zapas i jak mi się uda, to będę sobie zapełniał całe miesiące, jak tam widzicie na kalendarzu, tak fajnie. Kurczę, świetnie się bawiłem, tworząc ten kalendarz, bardziej niż myślałem. Ale właśnie, będę sobie tak na zapas nagrywał. Nie wiem, jak długo mi się uda coś takiego robić. Bo raczej co miesiąc to bardzo wątpię, prawdopodobnie jest to niemożliwe. No i zobaczymy, jak tu nagrywam sobie ten odcinek. No to już mam dużo Isaaca nagranego na zapas. No i zobaczymy, jak będzie z tym nagrywaniem. Bo jakoś tak super, szczerze mówiąc, nie chce mi się nagrywać na YouTube. Jeżeli mam być zupełnie szczery. O, tu nie mam żadnych broni, ciekawe. Jakoś na YouTube mi się tak super nie chce nagrywać. Nie wiem, no zobaczymy, jak to pójdzie, bo już mam tego Isaaca nagranego na zapas. Dzień po tym odcinku właśnie będę wrzucać Isaaca. No i tam też będę mówić, że jakoś tak super mi się nie chce nagrywać. No ale zobaczymy, jak to pójdzie z tym moim planem, żeby nagrywać tak na zapas. Zobaczymy. No dobra, tak czy siak kontynuujemy sobie. DLC. O kurde, jak go wyrzuciło. DLC numer 4 Heavens Above. Zobaczymy, jak trudne jest, bo już musiałem kart używać na start. Mamy tylko Painkillera i strzelbę. Także ciekawe, no dobra. Coś czuję, że mogą być problemy. Coś czuję, że mogą być.
Dobra, no ogólnie nigdy tego DLC, tak jak mówiłem, nie przeszedłem, bo jakoś nie przypadło mi do gustu. Nie jestem fanem tej kamery z góry. Nie przypada mi do gustu. Nie jestem jej fanem. Nie wiem, w takich grach jak Painkiller, szczerze mówiąc, mi się nie podoba. W jakichś innych FPS-ach, co to jest? Ale fuks. Rozumiem, że ten samochód też mógł mnie zabić. No to fajnie. Ale tak jak mówiłem, w jakichś innych FPS-ach może i ta kamera by była ciekawa, no ale... Nie w takich FPS-ach jak Painkiller, czy na przykład Serious Sam, czy Doom, gdzie leci na ciebie horda wrogów, a moje pole widzenia, jak widzicie, jest strasznie ograniczone, jak widzę tylko 10 metrów gdzieś dookoła mnie i to tyle. No ja chciałbym jednak więcej widzieć i być pewien, skąd nadciąga ta horda wrogów, a nie dopiero w ostatniej sekundzie, czy w ostatnich 2 sekundach, jak mam ich przed twarzą. Także nie jestem fanem kamery, no ale zobaczymy, jak to DLC pójdzie. Jest tu mnóstwo wrogów, to prawda. Co mnie zaskoczyło. No ale właśnie teraz... Kolejny minus jest taki, że powtarzają się mapy, ponieważ to jest cmentarz, a tą mapę już znamy. Przecież. I to bardzo dobrze. No ale zobaczymy, jak to później wygląda, ponieważ... No w sumie to DLC jest takie... Trochę na ślepo, bo ja znam tylko 2 pierwsze poziomy. Tak jak sobie kiedyś tam nagrywałem. No i oczywiście znam miejsca sekretów, no bo to muszę znać. To muszę znać, bo oczywiście odkrywałem sobie wszystkie sekrety, także zobaczymy, jak to pójdzie. I zobaczymy, jak pójdzie z tym moim planem na nagrywanie. Okej, zaraz, nie powinno tu być... drugiego sekretu teraz? Nie powinien być? Zaraz, jak tam sobie patrzyłem, to powinienem się teraz cofnąć. No i to powinno być otwarte, ale czemu to jest zamknięte? Tu tył tego wozu powinien być otwarty, ale czemu on jest zamknięty, to nie rozumiem. Kurde, no nie chce mi się zostawiać sekretu jednego. Okej, trochę tego nie rozumiem. Może mam zapis sobie wziąć? Może teraz będzie otwarte? Zobaczymy. No, zobaczymy. Dobra, nie, nie jest. Okej, nie rozumiem. Tu powinien być kolejny sekret. Zaraz. Ja muszę to sobie zobaczyć, czekajcie, bo ja nie chcę potem znowu przechodzić wszystkiego od nowa dla jednego sekretu. No sorry, no nie chce mi się. Okej. Jestem z powrotem. Niestety musiałem, jak się okazało, powtórzyć poziom od nowa. No, fantastyczny powrót, nie ma co. No, ale przynajmniej tym razem kart nie użyłem. I mam dużo amunicji, bo korzystałem tylko z Painkillera, bardziej się skupiłem na gierce niż tam na opowiadaniu. Co tam będzie się działo. Okej, musiałem powtarzać wszystko od nowa, ponieważ... podobno muszę strzelać w ten wóz, który tutaj jedzie. Tego nie wiedziałem, nie było to pokazane. Tam na filmiku, jak sobie patrzyłem, jak tutaj sekrety zdobyć. Dobra, tylko gdzie jest ten samochód? Bo ja go nie widzę. A, dobra, jedzie. Ponoć mam w niego strzelać. A faktycznie, teraz coś tam się otworzyło. No to tego nie wiedziałem. Dobra, faktycznie teraz się zapalił, jak do niego strzelałem. No to może o to chodziło. No dobra, zobaczymy, pozbądźmy się reszty. No tu jeszcze sporo was będzie. Dobra, jak już mamy tą amunicję, to teraz możemy sobie do was postrzelać. Chociaż mam wrażenie, że tutaj Painkiller w takich warunkach jest o wiele lepszy. No, zdecydowanie. O, dobra, tych możemy sobie zamrozić.
Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy wrogowie tutaj są słabsi w tym DLC. Nie wiem, żeby jakoś dostosowali ich może pod tą kamerę, żeby było łatwiej, nie wiem. No tak jakoś szybko padają po tym Baykillerze. Raz chyba dostają i od razu się składają. Dobra, teraz jest faktycznie otwarty. Musiałem strzelać w ten wóz, nie wiedziałem, dobra. Okej, to mamy to z głowy, super. Kolejne sekrety już raczej zapamiętam. Wszystko co widziałem na filmie to raczej działa. Nie ma żadnych ukrytych dupereli, których tam twórca nie pokazał. No dobra, idziemy dalej sobie. Może jeszcze tylu wrogów, to będzie długo trwało. Poziomy będą długie, z pół godziny pewnie. Dobra. No już musisz się przygotować pewnie na jakieś chamskie spawny z tyłu. Jak tylko z dwóch stron mogą lecieć przeciwnicy. O, w sumie możemy się w demona zamienić. O Jezus, ale tu dziwnie się demona używa. Bo nie mogę przed siebie strzelać, tylko tak dziwnie jakoś z góry muszę nacelować. O Jezus. Dobra, nie wiem. Raczej wolę zwykłą przemianę w demona. Dobra, mam mnóstwo zdrowia. To się przyda. Raczej, chyba kiedyś wspominałem, ale raczej nigdy nie będę zmieniał tych kart. A co tu się świeci? To jakiś jest inny super sekret? A jest, faktycznie. A co ja tu zrespawnowałem? Co to za zbiegowisko żuli? Co oni tu wrzucają coś? Kurde, jacy wytrzymali. O, zamrozić ich mogę. Ale nie mogę ich zabić, ciekawe. Czy ja w ogóle ich mogę zabić, czy ja muszę coś zrobić? Super, nie mam pojęcia co. A, zaraz wykombinuję pewnie. To mogę was ominąć? Nie, zablokowaliście mnie, co ja mam teraz zrobić? O, rety. Dobra, coś ja tutaj muszę... Aha, okej. Okay. Dobra, już wiem co muszę zrobić, tylko szkoda, że musiałem poświęcić całe moje zdrowie, żeby to zrobić, no ale już rozumiem. Aha. Ale zaraz, to jak to niby człowiek ma zrobić bez nieśmiertelności, przepraszam. Serio, naprawdę, jak miałbym to zrobić bez tych kart? No nie, oni się wydają nieśmiertelni. Dobra, chodźcie. Co jest? Ile to będzie trwało? A tamten się zaciął, czy co? Co się dzieje? Jak długo to trwa? Ja tu zaraz padnę. Nie, no come on, co jest? Oni w ogóle giną, czy... Bo zaczyna mnie to strasznie nudzić. Bez kitu. Czy mogę ich zabić normalnie? Nie, no nie ma szans. Zaraz, może tutaj coś jest, a ja bez sensu. Nie, no tu nic nie widzę. No to o co chodzi? Ten się zaciął w ogóle. On nawet się ruszyć nie może. A dobra. No oczywiście, że tak. Przecież oni sami mogą w to wejść. No oczywiście, że tak. Jujas. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To ja się tu męczę, niepotrzebnie karty używam. No oczywiście, że tak. I mam 11 punktów zdrowia. No po prostu fantastycznie. Co to jest za brońka? Karabinek. Dobra, fajnie. Karabinek fajny. Dobra, pozbieram sobie dół. O nie, to są ci goście, co mają te smrody na końcu swoich toporków.
To jak podejdę, to Daniel zacznie kaszleć i mu się słabo zrobi. No nie. Jeszcze tego brakowało. Kurde, miotacz ognia niezłą kontrolę mi daje. Nie mogą do mnie podejść. O, wiedziałem, wiedziałem wcześniej czy później, że to się stanie. Że będą się z tyłu pojawiać, wiedziałem. No oczywiście, że tak, więc... Niestety tutaj... No nie, znowu kolejny samochód. Dobra, karty, karty, bo widzę, że nie jest za ciekawie. Przeczytałem sobie przy okazji, że jak rozwalę wszystkie te samochody, to dostanę achievement. Więc bardzo chętnie to zrobię, bo na pewno go nie mam. Ciekawe, ile ich jest. Kurde, już straciłem... dwa razy już straciłem karty. Jeszcze tylko raz mogę je użyć. A tu jeszcze dwie trzecie poziomu jest. No i no, nie za fajnie. Muszę sobie zdrowie szybko nafarmić, bo tak potraciłem tam na tych żulach, którzy na mnie wyskoczyli. Dobra, jakoś śmiesznie chodzi tutaj. No dobra, używajmy sobie tego, bo to faktycznie jest... Tam jakaś nowa broń jest? Nie, tylko więcej amunicji, okej, okay, to była ta sama broń, tylko dali mi więcej amunicji. Okej, okay, niech wam będzie. O nie, wyrzuciłem... Jezus, ale zlegowało. Od tego wybuchu kanister wyrzuciłem. Ten alternatywny trzeci atak, kurde, nie chciałem tego robić. Szkoda amunicji. O, w sumie demon to nie jest zły pomysł. Demon to nie jest zły pomysł. Od razu sobie biegnę naprzód. O, to sobie pobiegłem. Fajnie. Dobra, czyli tu się będziecie spawnować tylko. A nie, jednak wszędzie. Dobra, no nie, no zwykły demon jest zdecydowanie lepszy, bo tu jestem strasznie ograniczony. No tym widokiem z góry właśnie, za którym nie przepadam. Mogę od razu to zdrowie wziąć, no ale dobra, już nieważne. Ile te żółte te dusze dają? Chyba 25 punktów, nie? I powyżej 100 nie dają już zdrówka, no dobra. Niech wam będzie 281. Okej, okay, idziemy dalej. Czy ja czegoś nie ominąłem? Bo mam wrażenie, że minąłem trzeci sekret. Kurde, mam nadzieję, że nie, bo będę musiał znowu wszystko powtarzać. Proszę, nie mówcie mi, że ominąłem... Chyba nie, chyba nie. Mam nadzieję, kurde. No i znowu użyłem alternatywny atak. Nie chciałem. No, przytrzymałem prawy i lewy. Jeszcze sam sobie obrażenia zadałem. No Boże. O Jezus. Na smroda wpadłem. Idź mi z tym smrodem. Nie no, kurczę, nie za dobrze to wygląda. Muszę się ogarnąć, bo tak dostaję. O nie, znowu ty. Znowu samochód. O, dostałem już achievement. Okej, okay, fajnie, czyli trzy samochody były. Myślałem, że będzie znacznie więcej. A ten samochód to co, T-1000? Że przez bramę se przeszedł? O kurczę. Jakieś... samochody te 1000 przeskakują przez bramę, no proszę, no tego się nie spodziewałem. To by pomyślał. Że taką technologię mają demony, no tego się nie spodziewałem. Dobra, ale ja już dostałem ten achievement, to mam nadzieję, że więcej tych samochodów nie będzie. Że mnie tu nie zaskoczą znowu, nie wiadomo skąd. Boże, jaki wy macie zasięg. Tak daleko jesteście ode mnie, a i tak dostaję. Ja powinienem częściej z painkillera korzystać, bo jest tu bardzo dobre. Kurde, mam te wszystkie karty. Mam podwójne leczenie z dusz, a i tak dostaję mocno. A tu pancerz był, to dobrze, że go teraz wziąłem.
Nie no, w sumie spoko, faktycznie, bo na później teraz mam więcej zdrowia, fajnie, nie? Okej. Idziemy dalej. A strzelbę znowu dostałem. Dobra, no na razie nie chcę strzelby. Dobrze, biegnijcie sobie w moją stronę, bez planu. To mi się bardzo podoba. No, wrogów też nie ma nowych, jak widzicie. Wszyscy ci wrogowie już byli w podstawce. I domyślam się, że tak będzie przez całą tą kampanię. No na razie to jest niestety najgorsze DLC ze wszystkich. No ale zobaczymy, to jest dopiero pierwszy poziom. Zobaczymy, jak będzie dalej. No zobaczymy, chociaż nie wiem, no dalej nie jestem fanem tej kamery i raczej nie będę. Nie w takiej grze. No ale to zawsze coś nowego, no nie mogę powiedzieć, że nie. Coś takiego w pęki leży, to bym się nigdy nie spodziewał. Dobra, jeszcze więcej amunicji. O, dobra, jest tutaj, mamy ten kolejny sekret, czyli go nie ominąłem, dzięki Bogu. Nie chcę się znowu wracać. Dobra, jak widzicie, tutaj mam zamknięte. Jest zabite dechami przejście do grobowca, no ale to nie problem, ponieważ my sobie przyzwiemy duchy. Tak, Daniel może przyzywać sobie duchy, które pod jego komendą sobie zniszczą przejście. No i fajnie, kolejna relikwia, która mi się w ogóle nie przyda, bo i tak już nie będę zmieniał kart tarota. Nawet jakbym zmieniał, to mam kasę. O, tu jest kolejny ten, tu jest kolejny wagon, znaczy wagon, wóz jakiś lekarski. Tego już nie mogę rozwalić, dziwne. Dobra, nieważne, nieważne, chodźmy sobie dalej. Chodźmy sobie dalej. No i niszczymy kolejnych. Będziecie sobie na mnie biec, bez celu, wiem, wiem. Ale w sumie fajnie to wygląda, jak oni tak padają wszyscy. Jakby nie znikali, jakbym dusz nie mógł zbierać, to ciekawe, ilu by się ich tu nazbierało. A tamten co robi tam na górze? Jak on tam wpadł? Nie wiem. Dobra, może painkiller. A mogę tutaj ten alternatywny trzeci atak zrobić? Mogę. No i nawet nie jest taki zły. Kurde. Dobra. Odzyskałem sobie w końcu to zdrówko, które straciłem w tamtym miejscu wtedy. Z tymi mega żulami. Dobra, fajnie. Nie no i na pewno szybciej giną niż normalnie, jestem pewien. Jestem pewien. Dobra, przygotujmy się na kolejnego demona. Fajnie, fajnie. Zaraz gdzieś powinien być kolejny sekret, miło. Kolejny sekret swoją drogą jest ciekawy. Jest troszeczkę bardziej skomplikowany niż reszta, zobaczycie sami. Dobra, co tu za wrota ogromne jakieś? Ciekawe co tam jest. Najwyższy człowiek świata pochowany? Dobra, pozbierajmy to. Nie wiem, dla statystyk w sumie nie wiem po co. Okej, to wygląda strasznie. To wygląda strasznie. Aż kamera się zmieniła. To wygląda bardzo źle. Okej. Uuu, shurikeny dostajemy. Fajnie, nie ma co. Okej, co tu się dzieje? Na pewno chciałbym się w demona zmienić, bo to mi się nie podoba. Wygląda na to, że mogę dookoła biegać. Taki teren jest, no chyba tak. To tak to wygląda. Dobra, daj mi te dusze. Muszę je sobie zebrać.
Kurde, ten alternatywny atak z tej elektrobrojki w tym DLC może być bardzo mocny. Jak tylu przeciwników do mnie biegnie, no to faktycznie może być ciekawe. Dobra, łapcie ogień. Fajnie. Dobra, dobra, pal się, pal się. Teraz cię zamrożę. Widzicie, tak sobie, tak się bawię siłami natury. Najpierw ich podpalam, potem zamrażam. No, mogę wszystko zrobić. Dobra, tu gdzieś powinien być zaraz sekret, o ile dobrze wiem. A mogę tu wejść do środka? Nie, nie mogę. Myślałem już. Ale nie, ale nie. Wszystko, wszystko. Dobra, żeby to nie było, się nie okazało, że jest jakieś super sekretne przejście do sekretu, mam nadzieję, że nie. No bo bym się troszeczkę zdenerwował. Jakie przejścia! Kurde. Dobra, chodźcie do mnie, bo już widziałem tą arenkę. I tam jest kolejny sekret. Ale żeby go odpalić, to muszę zostawić beczkę, która tam jest. Nie mogę jej zniszczyć. No to będę z wami tutaj walczył. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No jak mi się skończy amunicja, to będę miał problem. Chociaż nie, Painkiller was rozwali wszystkich. Trzeba się będę bawił. Jeszcze chyba raz kart mogę użyć, nie pamiętam. Nie wiem, czy już użyłem 3 razy, czy 2. Oj, zaczyna się robić niebezpiecznie. I to bardzo. Mimo, że mam sporo zdrowia, to zaraz to zdrowie mogę szybko stracić. Dobra, udało się. Ujej. Jak już się zaczęli spawnować z dwóch stron, to było niefajnie. No ale dobra. Jest beczka, jest, dobra, niezniszczona. I okej, to jest interesujący sekret. Jeden z ciekawszych w ogóle w Painkillerze. Musimy długą sekwencję zrobić. Najpierw musimy tą beczkę rzucić na ten przycisk. Teraz. Okej, żebym się nie pomylił. Musimy tą statuę obrócić 3 razy, albo 4, zaraz zobaczę. Nie, więcej nawet, 5 razy. Musimy ją skierować na te ognie piekielne, tam na górze po prawej. Dobra, teraz to, chyba 2 razy, a nie, raz tylko, okej. To dziwne, bo na materiale widziałem, że tam twórca 2 razy wchodził na tą ostatnią, bo najpierw się pojawił pomarańczowy płomień, ten zwykły, a potem niebieski, no ale okej. No i to jest dobry sekret, mamy zbieracza dusz. On, domyślam się, że jak normalnie jest silny, to tu będzie niesamowicie potężny. Dobra, gdzie mam wyjść, co? A, czekaj, mam te beczki użyć, żeby... A nie, czekaj, nie. A jakbym zrobił w ten sposób? O nie, nie mów, że muszę znowu to obracać. No, ej, zaraz, bo to może we mnie wystrzelić? Bo trochę się zaczynam bać, tak się obróciło we mnie, nagle prosto. Dobra, domyślam się, że muszę tego użyć. O, teraz muszę 2 razy odpalić. Nie, nie rozwaliło tego. Zaraz, to gdzie ja mam iść? No tu nie. Nie wiem, jeszcze raz sobie wystrzelę, jak nie zadziała, to tej beczki użyję. No to zobaczmy tą beczkę. Chociaż to by było dziwne, jakbym musiał tą beczkę używać. Kurde, no tak to jest, jak się na ślepo robi coś. Nie, nie działa. Przejść nie mogę. Także co teraz mam zrobić? Mam wrócić? Nie, tam było zamknięte. Okej, więc co teraz? Beczka się zrespiła.
Ej, no nie jestem pewien, co mam zrobić. Chyba, że bez beczki mam to zrobić. Nie, bez beczki nie działa, okej. Także zaczynam się gubić powolutku. Okej, pomarańczowym płomieniem mam to zrobić, tylko... A, dobra, okej. Musiałem beczkę po prostu jeszcze raz postawić, żeby były pomarańczowe, a nie niebieskie. No to ciekawe, no tego nie wiedziałem, wiedziałem tylko jak sekret odblokować. A czemu był teraz dźwięk, jakbym sekret właśnie odblokował? Okej. No nie, no fajne, to mi się podobało. No to było nietypowe, to mi się podobało. Nie było to jakieś trudne do wykombinowania, no ale... Siedziałem i tak na tym dłużej niż powinienem prawdopodobnie. Nie wiedziałem, że mogę pomarańczowy płomień też sobie przywołać. Myślałem, że tylko niebieski. Tam na tej prawej ręce. Dobra, swoją drogą to dużo tu nie zostało chyba. No jeszcze z dwa pomieszczenia. Z dwie fale jeszcze i chyba koniec. No to tak jak mówiłem, z pół godziny to będą długie mapy. To będą długie mapy, trochę potrwają. Dobra, chodźcie gnoje. Ile zbroi zebrałem? 2 na 3, to powinna być jeszcze jedna. No, to by było dziwne, jakbym ominął pancerz na mapach tego typu. Gdzie idzie się tylko do przodu. Znaczy, pfu, na każdej mapie się idzie do przodu, no ale... Gdzie ma taki ograniczony zasięg widzenia i mało jest terenu. I tak do zobaczenia przez to. Bo wiecie, nie idę w górę nagle gdzieś po drabinach czy coś. Jest tylko jedno piętro, przynajmniej na razie. Nic tu się nie zmienia. Okej, co? Żeby te duchy mnie nie zabiły zaraz. Okej, dużo amunicji do wszystkich broni, także to pewnie będzie ostatnia fala i pewnie nie będzie prosta. Jest ostatni pancerz, dobra. No, jest duży teren. To prawdopodobnie nie będzie proste. Czy to jest finał? Chyba. Nie jestem pewien. Wygląda jak finał. Zaraz zobaczymy. Oj, akurat demona będziemy mieć... Na ostatnią w... Ole! Pff, ale im zasadziłem tam. Kurde, jaki poszedł. Co to było? Jaki strzał poszedł. Jaki przester. Kurde. Daniel Garner. Przemiana w Russian mikrofon. Boże, co to było? Przemiana w rosyjski mikrofon. Taki głośny strzał był, że masakra. Dobra, coś tu jeszcze będę robił? Co to za bagna? O kurde, no mogłem się tego spodziewać, że będzie jakiś boss na końcu. Mogłem się tego spodziewać. Tylko czemu on przyszedł z bagna Shreka? I czym są te prądy? Czy ja mam z nimi coś zrobić? Okej. Co to mi daje? Nie mam pojęcia. Aha, okej. Ja to zbieram i boss dostaje. Ej, ale ja też dostaję. Czekaj, czekaj, ja też dostaję. Oj, achievement za to zebrałem. Okej, zebrałem te wszystkie prądy. I im więcej ich miałem, tym szybciej atakowały bossa. I to pozwoliło nam szybko wyeliminować bossa. Kurde, no... Na razie to DLC nie, jest fajne. Nie mogę powiedzieć, że nie. Fajne są gimiki, fajne rozwiązania. Tylko dźwięk się buguje, już widzę. Dalej ta elektryczność została. Po tym jak to zebrałem, super. Tak, i to powinien być ostatni sekret. Teraz się odblokował dopiero po ukończeniu poziomu.
Tutaj mamy ostatnią relikwię. Nie, 3 na 4. Zaraz, zaraz, jak 3 na 4? 3 na 4? Dobra, a może ja jednej nie zebrałem, jak powtarzałem poziom, bo tak przeleciałem szybko. Mogło tak być. No bo relikwie zawsze były w sekretach, dobra. Tak czy siak, na pewno już nie będę powtarzał tego poziomu, żeby tą jedną relikwię znaleźć. Nie ma mowy, nie chce mi się. Ja chcę tylko znajdować wszystkie sekrety. Wychodzę stąd. Nie ma mowy, że powtarzam to. No ale nie, no pewnie zapomniałem jednej relikwii zebrać z sekretu. Z tego pierwszego pewnie, jak powtarzałem poziom teraz. Może. Pewnie tak, dobra. Tak czy siak. To tyle, kończymy pierwszy poziom sobie. No i dobra, mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Początek miesiąca, początek moich nagrywek planowanych. No to w takim razie, jak ten odcinek wyjdzie, to jutro będzie Isaac, a zresztą wiecie, co będzie. Jak nie wiecie, to sobie zobaczcie ten kalendarz, który wysłałem w postach na karcie społeczności. No a ja sobie będę zaraz podchodził pod kolejne nagrywki z tego DLC. No jak na razie, mam nadzieję, że wam się podobało i to by było na tyle. Siema!